Siema, z tej strony Feniks, zapraszam was na odcinek numer 20 w drodze do, jak widzimy, mamy dwa zwycięstwa, jeden remis w lidze trzeciej, dobry początek, dobry start do tej, w tej lidze trzeciej. Oczywiście skład prezentuje się następująco, mamy tutaj finalne upgrade'y, m.in. Zabaleta i Nasri. Testowałem również, że Suarez również też będzie finalnym upgrade'em. Jeszcze widzieliśmy Sako, kupiłem takiego Sako zboostowanego, miał główki zboostowane, no trudno, trudno. Mamy pierwszy skład w dzisiejszym odcinku. Bardzo ciekawa hybryda w formacji 4-4-2. I pierwsza sytuacja, już pierwsza sytuacja, piąta minuta, Luis Suarez uderza, ale broni Gigi Buffon dosyć pewnie. No, w poprzednim odcinku przyznam, że Gigi Buffon na tyle nerwów mi napsuł, że nie wierzyłem, ale już tutaj w 15 minucie ponownie Luis Suarez i tym razem bez problemu nasz urugwajski napastnik, jeszcze Liverpoolu, karta Liverpoolu oczywiście przeszedł do Barcelony, chociaż jeszcze FIFA nie zatwierdziła tego transferu. Asystę zalicza Roberto Soldado i Luis Suarez strzela swoją pierwszą bramkę, już kolejną w naszym zespole ogólnie. Jednakże w 20 minucie spotkania Gonzalo Higuain przydał się przez naszą obronę i uderzył nie do obrony, obok bezradnie interweniującego Petra Czecha. No niestety remisujemy w tym momencie 1-1. Petr Czech załamany, no ale trudno, trudno, straciliśmy bramkę. Jednakże dosyć szybka odpowiedź z naszej strony. Gael Clichy zagrywa do Williana. William będzie podawał do Roberto Soldado. Ten tutaj ograł kilku obrońców, uderzył z finezyjnym strzałem po długim rogu. I bramkarz drużyny przeciwnej był bez jakichkolwiek szans. Ale to nie jest chyba Buffon, tylko to jest... No nie wiem, kto to jest na bramce. Zapomniałem naprawdę, przyznam szczerze, wybaczcie. Kolejna sytuacja. Gael Clichy zagrywa do Luisa Suareza. Ten ogrywa obrońców, uderza po długim, po raz kolejny po długim rogu i mamy drugą bramkę naszego urugwajskiego napastnika. Gael Clichy notuje asystę, Giorgio Chiellini załamany. Tylko zastanawiam się, kto tam stał na bramce, zapomniałem. Mam oczywiście tutaj kilka kart iMod po stronie przeciwnika oraz informy bodajże. No mniejsza o to, w 34 minucie Nasri dostaje doskonałe podanie od Cesca Fabregasa i nie zostaje mu nic innego, tak jest, to jest Gigi Buffon, nie zostaje mu nic innego niż pokonać właśnie włoskiego bramkarza Juventusu i mamy tutaj już czwartą bramkę, czyli szybka odpowiedź z naszej strony, uderzenie, potężne uderzenie Nasriego, potężna bomba, no nie do obrony. W 45 minucie kolejny raz Luis Suarez, tym razem huknął jak z armaty po podaniu Marwan Fellainiego i właśnie nasz urugwajski napastnik notuje hat-tricka już w tej pierwszej połowie spotkania. Jak widać po pierwszej połowie statystyki, no troszeczkę dwukrotnie większa ilość strzałów z mojej strony, 63% posiadania piłki, nie jest źle. W 69 minucie Luis Suarez zagrywa do Cesca Fabregasa, ten uderza po długim rogu, po raz kolejny długi rok i Gigi Buffon tym razem nie miał żadnych szans, tym razem nie napsuł mi nerwów. Po prostu wpuszczał, co się tylko dało i w tym momencie prowadzimy 6-1. No, potężna bomba. Cesca Fabregasa ogólnie właśnie w tym momencie przeciwnik stwierdził, nie, ja już mam dosyć tego Luisa Suareza i innych z tego zespołu. Po prostu wyszedł, opuścił spotkanie, także mamy kolejny rage quit, czyli to jest kolejny upgrade na naszej pozycji. Zobaczymy, kto to będzie po odcinku. Luis Suarez, hat-trick, Roberto Soldado, Cesc Fabregas oraz Nasri po bramce. A asysty William, Clichy, Fellaini, Fabregas i Suarez i Soldado również też się załapał asystę. Także bardzo dużo bramek, bardzo dużo asyst w tym momencie. Jeszcze do tego Rage Quit, czyli mamy kolejne upgrade'y. Kto dostanie upgrade'y, za chwilę się przekonamy. 10 punktów ląduje na naszym koncie. Jeszcze nie przegraliśmy w tej lidze trzeciej, co jest dziwne. Takie mieliśmy problemy w lidze czwartej, no ale tak to już bywa. Nieraz bywa. Także jest ciężej w tych wyższych ligach niż w tych niższych. Mamy Cesca Fabregasa, który zostaje zastąpiony przez Juana Mate, Roberto Soldado, Alexis Sanchez, iMod, witamy. I ostatnia finalna zmiana, czyli Random Org, Eden Hazard. Zapraszamy na lewą pomoc za Williana, czyli nasz skład wydaje się bardzo mocny w tym momencie. Mamy drugi mecz w dzisiejszym spotkaniu, mamy tutaj non-rare Bundesligę w formacji 4-2-2-2. No ciekawe w ogóle kreatywność. Coś innego, tak to powiem, tak to nazwę. W piątej minucie Samir Nasri tutaj ładnie okiwał jednego z obrońców, podaje do Zabalety. Zabaleta został wycięty równo z trawą przez bodajże Diagne. Chyba to był Diagne, który zostaje jeszcze ukarany żółtą kartką. Tak jest, Diagne zostaje ukarany żółtą kartką. Szkoda, że nie czerwoną, to było wycięcie równo z trawą w zasadzie.
No to powinna być czerwona kartka według mnie, no ale trudno. Pablo Zabaleta oczywiście staje, nie Eden Hazard, oczywiście Eden Hazard musi ustąpić miejsca Pablo Zabalecie. Mam nadzieję, że wykona te rzuty karne lepiej niż Iwica Wrdoljak z wczorajszego spotkania. Pablo Zabaleta czy Leno uderza pod, oczywiście pod poprzeczkę. No właśnie Iwica, tak się strzela rzuty karne, tak się strzela rzuty karne, poproszę. Może rzucisz okiem na moje filmy, jak się strzela rzuty karne. Mam bramkę Pablo Zabaleta obejmuje, po strzale Pablo Zabalety obejmuje prowadzenie 1-0 w 13 minucie spotkania. Luis Suarez zagrywa do Marouan Fellainiego, ten do Juana Maty. Juan Mata wychodzi na czystą pozycję, strzela ze swojej słabszej nogi, czyli z prawej, obok bezradnie interweniującego Leno. Jeszcze pokazuje, tak to jestem ja, ta ja strzeliłem bramkę z prawej nogi, o dziwo, no ale jest gol, to by było, w zasadzie to były najlepsze sytuacje w tej pierwszej części spotkania. Trzykrotnie więcej strzałów z mojej strony, duża przewaga jeżeli chodzi o posiadanie piłki. W 49 minucie właśnie taka bomba, taką bombą uraczył nas Samir Nasri. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i Leno musiał wyciągnąć po raz kolejny piłkę z siatki. Przeciwnik w międzyczasie zrobił dwie zmiany. Daniel Sturridge zastąpił jednego z zapasników oraz pojawił się na boisku James Rodriguez. Bodajże to na pewno jest karta Team of the Tournament bądź też Team of the Season. No ale właśnie, przeciwnik złapał delikatny kontakt w 83 minucie. Dośrodkowanie Draxlera na głowę Lacazette, który również pojawił się w tym, w tej drugiej połowie. No i strzelił bramkę jeszcze w 90 minucie. Daniel Sturridge uderza, ale świetną, no w zasadzie taką dziwną interwencją popisał się Petrzech i nie wpuścił tego strzału. Mamy wygraną, kolejną wygraną, tym razem 3-1 po bramkach Pablo Zabalety, Juan Mata. Juan Mata debiut w tym meczu, od razu bramka i Samir Nasri. A dla przeciwnika Aleksandr Lacazette, bodajże on ma Aleksandr na imię, nie pamiętam, wybaczcie, nie za bardzo śledzę Ligue 1. Pablo Zabaleta został graczem spotkania. Już o bramkach wspominałem, Juan Mata, Samir Nasri oraz Pablo Zabaleta, asysty Luis Suarez, Marouan Fellaini oraz Samir Nasri. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze i obiecująco przed kolejnymi spotkaniami. Ten zespół zgrywa się coraz bardziej, coraz lepiej, że tak powiem. Czy wygramy pierwszą ligę? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Zobaczymy jak to będzie. Mamy 13 punktów na naszym koncie, 4 zwycięstwa, 1 remis jak na razie. Pewnie zmierzamy do mistrzostwa tej trzeciej ligi i mamy ostatni mecz w dzisiejszym spotkaniu. Mamy tutaj Aymond Mascherano i Griezmana, second inform. W ogóle skład bez chemii, no ale właśnie, Laurent Kościelny, co on tutaj zrobił? Dał Benzemie się przedrzeć przed, no, przed siebie. Benzema uderzył z woleja z pierwszej piłki, bezradnie interweniującego Petra Czecha i właśnie w 5 minucie francuski napastnik Realu Madryt strzela bramkę na 1-0. Niestety zaczynamy ten mecz bardzo źle. Czyżby była pierwsza porażka w dzisiejszym odcinku w ogóle w tej lidze, no, z zespołem, który w ogóle praktycznie nie ma chemii. Jednakże tutaj w 28 minucie Samir Nasri po asyście Luisa Suareza uderza w słupek. Jednakże kolejna sytuacja, Alexis Sanchez uderza, no chłopak nie może coś się wstrzelić w tym zespole. W 45 minucie daleka piłka od Petra Czecha do Luisa Suareza i zobaczcie co robi nasz gryzoń. Oczywiście, no taki, no nie wiem czy to gryzoń czy nie, no ale ugryzł tam paru ludzi. Mniejsza to, właśnie Luis Suarez dobiegł do linii, oszukał Yaya Touré, uderzył nie do obrony dla Thibaut Courtois i mamy w tym momencie wyrównanie. Powiem szczerze, że Thibaut Courtois w tym meczu mnie aż tak denerwował, że takich nerwów to jeszcze nie miałem w tej spotkaniu. W ogóle jeszcze w 45 minucie tutaj asysta od Luisa Suareza do Angela Di Maria i ten wykorzystał tą swoją piekielną lewą nogę, uderzył z pierwszej piłki nie do obrony. Petrzech mógł tylko wyciągnąć piłkę z siatki. No i przegrywaliśmy 2-1, jednakże jeszcze był doliczony czas gry, tutaj mieliśmy sytuację i niestety nie wykorzystaliśmy jej. 2-1 po pierwszej połowie przegrywaliśmy, ale w 49 minucie Luis Suarez uderza, strzela jeszcze Sanchez, zobaczmy na tą interwencję Thibaut Courtois, no fenomenalnie, właśnie o tej sytuacji wam mówiłem, że działał mi tak na nerwy bez w ogóle jakiejkolwiek chemii, no trudno, ale Eden Hazard postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, jeszcze tutaj Thibaut Courtois fantastycznie obronił nogą, jednakże dośrodkowanie Samira Nasriego na głowę oczywiście Marouan Fellainiego, nasz potworny gigant z Belgii, to jeszcze chciał takim hakiem ściągnąć jednego z naszych napastników. Remisujemy ten mecz 2-2. 74 minuta, Eden Hazard w
końcu Eden Hazard, belgijski skrzydłowy z Chelsea London, popisał się fenomenalnym uderzeniem, pokonując swojego kolegę z reprezentacji Thibaut Courtois i w 74 minucie, 73 bądź 4, obejmą prowadzenie 3-2. Kolejna asysta, tym razem to był, kto to był? No nie wiem, powiem szczerze, że nie wiem, zapomniałem. Juan Mata zagrywa do Luisa Suareza, ten w 84 minucie wykorzystuje tą swoją zabójczą prawą nogę. Ogólnie powiem wam szczerze, że Luisem Suarezem zaczęło mi się grać świetnie. Naprawdę jest to fenomenalna karta. Jak nienawidziłem karty 88, tak ta karta o wartości 90 po prostu. No nie wiem, według mnie jest to bardzo dobry, jeden z najlepszych napastników w lidze angielskiej. No potężne uderzenie, Thibaut Courtois bez szans i właśnie w tym momencie przeciwnik chyba stwierdził, że już nie wygra tego spotkania przy takiej chemii. Jednak udało się, wygrywamy drugi rage quit w tym odcinku. No co tu więcej powiedzieć, widać nota Suareza 9,9. Dwie bramki Suareza, bramka Hazarda i Fellainiego, asysty Juana Maty, Sancheza, Nasriego oraz Petra Czecha. Tak jest, to Alexis Sanchez asystował do Edena Hazarda. Od razu wybaczcie, dzieciaki grają na ulicy, na zewnątrz. Wybaczcie za te dziwne dźwięki, pewnie mogą być słyszane w tle. Widać piąte zwycięstwo, Nico. Piąte zwycięstwo, 16 punktów ląduje na naszym koncie w tej trzeciej lidze. I to było tyle. Zapraszam was na następny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki i cześć.